собаку там пизды. Оператор связи. Они раздали абонентам стрелять. Здорово, пацаны. Чеш палаце! Dobrze, jesteśmy z Wasią dzisiaj. Dawno mnie nie było na YouTubie, ale za to przepraszam. Za niedługo to wytłumaczę, dlaczego mnie dawno nie było na YouTubie. Ale dzisiaj będzie odcinek na luzie, gdzie ja, Wasia, pamiętacie Wasię? I Sanie. I Sasza, pamiętacie Saszę? Pojedziemy do... Rumunii. Będę nagrywał dla was ciekawą rzecz, która się znajduje tylko chyba w rosyjskojęzycznym świecie. Będziemy jechali razem rowerami na różne podwórki i będę wam pokazywał zabawki, które babcie dla czegoś dekorują pod blokami normalnie. Zobaczycie, jak to wygląda w rzeczywistości. Mam nadzieję, że wam odcinek ten się spodoba. Zaczynamy, jedziemy. Как дела? Хорошо все. Отлично. Нормально. Вот первый раз катаюсь на велике, устал пиздец. Usztaw piżdęc. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie bardzo ciekawy, dlatego że to jest jeden z ostatnich moich odcinków tak naprawdę w Naddniestrzu. Chyba w życiu. W sensie, że mam nadzieję, że w życiu. Mam dla was jedną tajemnicę, którą na razie nie mogę powiedzieć, ale powiem wam. Kto mi śledzi na Instagramie, to już pewnie wie, o co chodzi. Ale wam powiem troszeczkę później o tym. Gdzieś za miesiąc może... Może za parę tygodni powiem, o co mi chodzi. Przyjechaliśmy tutaj do podwórka, bardzo blisko tego miejsca, gdzie ja wam pokazywałem mieszkanie swoich rodziców. No i sami możecie zobaczyć, to takie, tylko jedyne takie, tu mało jest takich zabawek, ale dekorowany jest w bardzo ciekawy sposób. Dziękuję. Polacy, smotrzycie. Smotrzycie, oligatory. Znaczy tak wygląda u nas ogłoszenie tutaj. Tutaj mamy bus Moskwa Naddniestrze, okna, drzwi, włosy, agencja nieruchomości. A tutaj mamy takie rzeczy. Нет. Не ребенок? Не. Ну, бля, великовозрастный, ёпта, дети. А я 55 вешу, мне мало. Да ты шо? Да. Я стричь какой-то дрищ. Точно, что дрищ. Больше не буду. Погнали, нам здесь не рядом. Uwielbiam naszych miłych ludzi w Naddniestrzu. A, zobaczcie. Bo tam się są. Jest mi kucyk związany. No to lecimy dalej, nagrywamy. Tutaj cicho staramy się zachowywać, bo nie są ludzie tutaj mili tak naprawdę. Ale co tutaj mamy? Co tam? Chupem i szto. To jest moje wejmanie. Da.
Ага. Я тоже скоро в Польшу уезжаю. Через сколько? Через когда? Через быстро, потому что сейчас приглашение приходит, на 22 число меня записали в консульство. А в какой город едешь? В город Бигдощ вначале. Бигдощ, ты уже был, да? Да. В Польше? Нет, в этом городе не был, только в Щецине был. А ты едешь надолго или... Ну, типа, на год. На год только. Будешь оставаться либо... Не, вообще буду оставаться. Уже думаешь не валить? Не планирую, да. Валить да. В Приднестровье, да, типа? Здесь весь двор этими игрушками натыкан, председательша здесь дома это занимается. Это бабушка сделала какая-то, да? Или нет. Как? Какая история женщина. Этих игрушек? Женщина занимается. Мне нравится, мы сейчас говорим о Польше, и сзади типа реклама такая. Да, работа в Польше. 600 евро, 900 евро. Правда или вранье? Я просто никогда не работал так в Польше. Ну, можно там вообще заработать? Больше. Можно больше даже заработать. Я 900 евро это мало. Угу, угу. Ну, увидимся на в Польше, да. Конечно. Давай. Да. Боже, коробка. Да, это... А это что? Тулик, что-нибудь. Ну, курка! Очень цікава ситуація, щоб даже нагриваємо собі нормальні. Предыдущий кадр. Так, нагриваємо то, можна ще це побачити. Я не можу вже нагривати на Дністр. Припрошую, для того не вжуцам фільміки тут. Для того, що нагриваємо собі і підходить до мене якась... Тайна поліція якась підходить до мене і мовить, що по що пан тут нагрива. I no i rozmawialiśmy, nie wiem, z 30 minut z nim o tym, czy możemy tutaj nagrywać, czy nie. Tak się okazało, że jakaś ta ściana, szara ta ściana, którą tutaj widzicie, to jest jakiś tam ochrona prezydenta, coś takiego. I wyszło trzech chłopaków i zaczęli nas, zaczęli patrzeć do mojej kamery, zaczęli po prostu przeglądać wszystkie te filmiki, które już wcześniej nagrywałem i tak, co to za język? Polski? Tak, tak. A czy kojarzycie, co teraz na Białorusi się dzieje? Tak, kojarzymy. A on tak... No, bo ja słyszę akcent jakiś. Jesteście nie stąd. Ja tak, nie, jestem stąd. Przepraszam, dość mam nagrywania w Naddniestrzu. Będę nagrywał tylko z domu, jak będę nagrywał. Ale no, naprawdę, oni nas zatrzymali na, nie wiem, na 20 minut. Puścili. Ale trzeba było usunąć te wszystkie filmiki, które nagrywałem wcześniej. Как вам съемка? Он итальянец, он сказал, что... Я итальянец. Один из сотрудников сказал, что он итальянец, я китаец, ты вообще, бля, это поляк. И поляк. Еще, у нас подозрительные лица, очень белорусские, мы там митинги устраиваем. Еще так подошел, типа... Типа, шо, кто, где, почему, откуда. И те две бабчи на нас сейчас так патчем, что хотят с нас съесть сейчас. Треба просто стенд утекать, как найдалей. Бо та паранойя, которая існеє тутай в шотку людей, мне вкужа. Добра, идем далее нагрывать. Накрываем еще один оттенок из пьерками с Наднестром. Добре, нагрываем далее. Тутай забачилишмы нето забавки, але якийсь опущенный дом. Идем zwiedzamy, robimy mały urbex z Wacią. Wchodzimy do tego domka, zobaczcie jak to wygląda. Wacia już poszedł pierwszy. Tutaj mamy dużo eternitu. A wchodzimy do środka, jak tam wygląda sprawy. Ktoś jest? Nikogo. O kurde! Mamy kanapę nawet. Тут там диванчик, там кто-то живет. Да? Да, там подушка, диванчик и подделка красиво. О курда, смерди! О боже, тут направда кто-то мешка. Боже, смотрите. Но, надо ли какие-то бездомные тут мешкают, хеба. Нежле. А мы собе летим далее. Как что-то найдем интересного. Troszeczkę mamy teraz już mniej, uspokoiliśmy się, mamy tu troszeczkę mniej stresu pod tamtej sytuacji, która się wydarzyło, ale za niedługo będzie naprawdę bardzo ciekawy film, o którym nie mogę nawet powiedzieć. Zobaczcie, no jak tutaj w tym Naddniestrzu można nagrywać, jak to tutaj jest napisana tabliczka, że też jest obiekt, jakiś tam jakikolwiek, czyli obiekt, który też nie można nagrywać, czyli po prostu w Naddniestrzu nie można nic nagrywać. Da. I to jest... O chuje, blядь. Что вообще можно снять вообще где-нибудь?
Wiem, że parę z was osób zapytywało mnie, żeby pokazał wam, żeby pokazałem wam tory, jak wygląda linia kolejowa tutaj w Naddniestrzu. Jest tak naprawdę nudna, ale jak przyjeżdżamy przez nią, to chciałbym wam po prostu pokazać. Proszę, jestem tutaj, jestem obok torów. I ciekawostka jest taka, że mogę sobie tutaj nagrywać, normalnie robię zdjęcie, dlatego że nic tutaj nie przyjeżdża. Pani, możecie tam zobaczyć z tyłu ode mnie, tam pani, zaraz wam pokażę. Hop. Pani sprząta tory albo jakiś tak przejazd, ale tak naprawdę nic się nie dzieje na torach. Może jakieś przyjeżdżałem towarowe pociągi z Ukrainy do Mołdawii, ale takich pasażerskie to wątpię, że teraz cokolwiek działa. Говорю, типа, возможно, мы стоим тут на рельсах, и тут дядя, который в очках, возможно, идет к нам. И мы говорим о том, что все охранники, либо МВД, либо все сотрудники, они выглядят карикатурно, стереотипно. То есть, типа, в кожаных пиджаках, либо в очках, и в черной майке держится за ремень. Вот попробуй. Как тот чувак. У него вообще кожанка была. Он как будто из этого 90-х фильма. Я не знаю, Сталлоне какой-то. Nie, fotkę bazu, nie. My rielsy snimy. Ja nie wierzę, że w tym kraju, jak nawet nagrywasz tory, podchodzi jakiś pan i mówi, że nie można nagrywać. I mogę wychodzić. Pojechali prawo w Polszu. Jedziemy w Polszu na wielkich, nachuj. Wydaje mi się, że coś jedzie, ale to może możliwe, że jest przejazd techniczny. Окей, только типа я Мишу делал. 50 секунд, типа. А это Мирониса. Нет, поверьте, типа. Мишу там лабиринт. Чуваки, 6 секунд осталось. Я проходил ее, но она очень сложная, потому что у меня пальцы замерзли. Да, я тоже замерзли. Проходить по этой.